likwidacja 500 plus 14 i 13, czyli odzyskanie 67 miliardów, szanowni państwo, które mają wpływ na to, z jakimi cenami mamy dzisiaj do czynienia z ogólnym poziomem. Inny z tych problemów to na przykład mówienie, że dług publiczny to jest to, jak my się zadłużamy względem i że przyszłe pokolenia będą go spłacać. Przecież to nie jest prawda. Historyczni luddyści, których dziś pamiętacie jako osoby, które niszczyły maszyny i były wrogie postępowi, oczywiście brzmią jak po prostu jacyś, prawda, jak Kaczyński, ale ten taki bardziej z Ameryki kojarzony Kaczyński, który wysadzał instytuty badawcze, bo nienawidził postępu i żył w szałasie, nie? Tylko myślę tu o związkowcach, z którymi dużo pracuję, na przykład z Amazona, ale też z call center, gdzie z nimi rozmawiam, gdzie algorytmy wyznaczają tempo ich pracy, wyznaczają im przerwy. Dosłownie używają takich fraz, jak na przykład nauczyłem się srać na akord, bo algorytm mówi, kiedy mam przerwę. Ludzie w Amazonie, ludzie ginęli z powodu zbyt wysokiego tempa pracy, na które wyrzucano ludzi, dawano im kary i były zawały serca ludzi koło 30, czyli na przykład w naszym wieku. Przewodniczący gospodarki, jego zainteresowania obejmują tematykę makroekonomiczną, zwłaszcza dotyczącą gospodarek Azji. Mamy też taki temat w trakcie dzisiejszej debaty związany z Chinami. Rynku finansowego, sektor bankowy i rynek kapitałowy, ekonomię rozwoju, w tym pomiar rozwoju gospodarczego, a także ekonomiczną analizę prawa i wybrane problemy z zakresu filozofii ekonomii. Przywitaj Mariana Drawani. Również po mojej lewej stronie, to bardziej po lewej stronie, Jan Zygmuntowski. Jedno drawo już został, ale też, żeby przedstawić tym, którzy nie znają, być może przegapili, ekonomista i przedsiębiorca społeczny, zainteresowany złożonymi systemami, ekonomią polityczną, technologii oraz gospodarką cyfrową, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor zarządzający Coop Tech Hub, pierwszego w Polsce Centrum Technologii Spółdzielczych. Jak już wspomniał Marcin, Jan jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego i wykładowcą tamże na kierunku zarządzanie EAI. Jan jest założycielem oraz w latach 2015-2020 pełnił funkcję prezesa zarządu Fundacji Instrat. Jest autorem Kapitalizmu sieci, książki nominowanej do Nagrody Ekonomików 2020. Można jeszcze raz. Bardzo krótko o mnie. Ja nazywam się Bogdan Marek. W przeszłości byłem aktywny w ruchu studenckim w SGH, pełniąc funkcję m.in. prezesa SKN-u badań nad konkurencyjnością, przewodniczącego samorządu studentów SGH, wiceprzewodniczącego Parlamentu Studentów RP. Miałem też okazję być sędzią finałów akademickich mistrzostw polskich debat oksfordzkich. Obecnie żadnych funkcji publicznych nie pełnię. Prawdopodobnie też to były powody, dla którego koordynator klubu przedsiębiorców Marcin Dominiak nie jakoś wygrzebał z czeluści, żebym tę debatę tutaj moderował. Także w tej debacie moja rola będzie się sprowadzać do bycia tłem i do pilnowania kilku zasad, dlatego że oczywiście otoczkę mamy trochę zabawną, ale też mi zależy, żeby dać czas na w miarę swobodną i poważną dyskusję. To jest jakiś plus tego, że ta debata żadnego znaczenia politycznego nie ma, więc sobie na to możemy pozwolić. Dyskusja, przedstawiając pokrótce te zasady, dyskusja będzie dotyczyć tak naprawdę 5 zagadnień, później będzie czas na pytania od publiczności. W pierwszej części zaczniemy od takiego opening speechu na temat tego, jak poszczególni dyskutanci rozumieją swoje wymarzone prosperity, jakie 4 inicjatywy by wprowadzili. Następnie poruszymy 4 tematy: inflacja, limit zadłużenia, rewolucja technologiczna i temat związany z relacjami gospodarczymi z Chinami. Na każdy z tych tematów będzie po 4 minuty. Później będzie temat wybrany przez publiczność w głosowaniu. Ten temat to rynek mieszkaniowy. Następnie będzie czas na pytania od publiczności. Też, by nie wyjść stąd nad ranem i pilnować równości, będę bezwzględnym strażnikiem reżimu czasowego. Tak więc na 30 sekund przed końcem wyznaczonego czasu usłyszymy taki dźwięk i po zakończeniu tego czasu pojawią się 3 dzwoneczki, żeby tą wypowiedź zakończyć. Dyskutanci będą na zmianę rozpoczynać poszczególne tematy. Pierwszą wypowiedź rozpocznie Adrian Zwoliński,
Następnie kolejny z tematów zacznie Jan Zygmuntowski i tak na zmianę, tak żeby tutaj też nie było takiej sytuacji, że zawsze jedna osoba odpowiada jako druga. Będę też pilnować, żeby przynajmniej od połowy tego czasu wyznaczonego na daną wypowiedź dotyczyła ona tematu, bo wiadomo, że jest naturalna tendencja do odnoszenia się do poprzednich wypowiedzi, ale no, żeby nie skończyło się tak, że w ostatnim temacie właściwie odnosimy się tylko do poprzednich. I tak naprawdę no, ostatnia taka zasada bardzo zdroworozsądkowa, czyli tutaj staramy się bardziej siebie nie obrażać jak musimy, a moim zdaniem nie musimy w ogóle. Tak więc też prośba o to, żeby w tej kwestii jak się pilnować. To tyle tytułem wstępu. Od teraz głos zabierać będą głównie dyskutanci. Przechodzimy do pierwszego tematu. Jest to prośba o przedstawienie wypowiedzi waszej wizji Prosperity, skonkretyzowanej w 4 inicjatywy, które wprowadzilibyście mając pełnię władzy w Polsce. Niedawno od jednej partii padła taka wizja dom, grill, trawa, 2 samochody i wakacje dla każdego. I tutaj na pewno jesteśmy ciekawi waszej wizji, na ile ona jest z tym zbieżna, na ile jest inna. Adrian, jako pierwszy oddaję tobie głos. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za głos. Przedstawię Państwu 4 propozycje, które pozwolą jakby prześledzić ten sposób myślenia Państwa. One będą czasami trochę symboliczne. Pierwsza kwestia dotyczy państwa racjonalnego, znaczy takiego państwa, które nie jest ani tanim państwem, cokolwiek to znaczy, ani państwem opiekuńczym, ponieważ to z kolei jest mrzonką, jak pokazała historia i dowody. To państwo racjonalne polega na tym, że z jednej strony koncentruje swoje inwestycje na tych obszarach, które mają niewielkie ryzyko porażki państwa, czy też minimalizujemy ryzyko porażki państwa, a maksymalizujemy korzyści. I takim obszarem, szanowni państwo, jest edukacja. Mamy dowody na to w licznych badaniach, że wzrost inwestycji na edukację i zmniejsza ryzyko zagrożenia ubóstwem i zwiększa przyszłość wynagrodzenia ludzi. Mamy także i dowody teoretyczne, chociażby prace takich noblistów jak Beckera czy Schulza, którzy stawiają akcent właśnie na kapitał ludzki, na kluczowy czynnik w gospodarce, którym jesteśmy my sami jako ludzie. I właśnie edukacja, to znaczy podwyższenie płac nauczycieli, decentralizacja na poziomie samorządu, większa autonomia szkoły, uczenie ludzi kompetencji związanych z inteligencją emocjonalną, z researchem, z szeregiem różnego rodzaju interpersonalnych relacji, a także instrumenty wyrównywania właśnie dla ubogich uczniów ich szans. Ponieważ edukacja jest właśnie takim narzędziem, które pozwoli później ludziom wziąć sprawy w swoje własne ręce. Mamy na to liczne dowody. Druga sprawa to państwa nie stać na nieefektywne transfery. Takim nieefektywnym transferem absolutnie jest 500+, które powinno zostać zlikwidowane. Jest ono nieefektywne pod kątem likwidowania ubóstwa. Wystarczy tutaj wspomnieć badanie, ono jest z 2019 roku i dotyczy co prawda 500+ sprzed jego poszerzenia. Rodzina 500+, między innymi Magdy czy Tyrowicz autorstwa, gdzie wprost wskazują autorzy, że wystarczy 1/8 tego, co wydawaliśmy na 500+, aby zlikwidować całkowicie skrajne ubóstwo dzieci. Jest on oczywiście, on poniósł też kompletną porażkę na poziomie demograficznym, tak naprawdę jedyna jego korzyść to korzyść polityczna. Trzecia rzecz dotyczy wprowadzenia małżeństw jednopłciowych. Możecie Państwo być zdziwieni, dlaczego kładę nacisk na akurat to zagadnienie, które dotyczy niewielkiej kategorii osób tak naprawdę. Natomiast jest ono niezwykle ważne, bo pokazuje, jak inne zmiany powinny przebiegać w kontekście ludzkiej wolności w Polsce. Jednocześnie jako współautor apelu ekonomistów i prawników dotyczącego legalizacji małżeństw jednopłciowych należy wprost podkreślić, co podkreśliliśmy w tym apelu, że to jest nie tylko kwestia ludzkiej wolności, ludzkiej godności, ale także kwestia tego, że małżeństwa jednopłciowe pozytywnie wpływają na sytuację ekonomiczną par jednopłciowych oraz pozytywnie wpływają na kapitał ludzki państwa jako takiego, gospodarki. I ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć, to kwestia dotycząca zaangażowania państwa w gospodarkę. To, co obserwujemy od kilku lat, to jest tak naprawdę absurdalne zaangażowanie, czy też absurdalne ingerencje. One sięgają i prawa konkurencji, na przykład ostatnio zmiany przepisów, które naruszają tajemnicę adwokacką, i prawa upadłościowego. Natomiast taką symboliczną rzeczą, w której należałoby dokonać zmiany i wycofać ingerencję państwa, jest zakaz handlu w niedzielę. To akurat mamy deficyt badań, należy powiedzieć,
wprost, ale na początku obserwowaliśmy pewne poparcie społeczne. Obecnie sondaże pokazują, że ludzie nie chcą zakazu handlu w niedzielę. Godzi to w racjonalne wybory konsumentów i ich prawo do podejmowania decyzji. Nie pomogło także najprawdopodobniej małym przedsiębiorcom. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, jakie cele zostały zrealizowane, oprócz tego, że utrudniło wszystkim życie. Więc konkludując moją wypowiedź, chciałabym powiedzieć, że na pewno moim zdaniem powinniśmy zmierzać w tych kierunkach, a nie w kierunkach jakichś radykalnych, absurdalnych kwestii, takich jak gwarancja zatrudnienia czy przymusowy podział obowiązków prac, które są ciężkie, a takie to absurdalne pomysły powstają od czasu do czasu po skrajnej lewej stronie. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź. Tak więc spadły 4 pomysły od Adriana. Teraz czas 5 minut dla Jana na jego wypowiedź. Dzięki wielkie. Bardzo miło jest tutaj być znowu, choć już to nie jest w tym momencie. To moja alma mater, ale nie uczelnia, na której wykładam, więc miło mi was tutaj zobaczyć. Chciałbym zacząć od podobnie miłego akcentu, to znaczy myślę, że ta wizja prosperity musi być umocowana w jakimś strategicznym celu, w czymś, do czego dążymy, i im dłużej zajmuję się tym praktycznie, to znaczy też jako przedsiębiorca, tym bardziej mam wrażenie, że wręcz dobrze jest zacząć od swojej wizji i od powiedzenia tego, do czego się tak naprawdę dąży, bo być może czasem taktycznie realizuje się rzeczy, które mogą nie wyjść, ale wiadomo, jaki był tego cel. I chciałbym tutaj zacytować fragment z Edwarda Abramowskiego, z jego Rzeczpospolitej Przyjaciół, bo myślę, że to byłaby taka prosperity, do jakiej chciałbym dążyć. Mówił on, że to, co kapitalizm i niewola niszczy, mianowicie dobrobyt i szlachetność życia, to ratuje i buduje na nowo kooperatyzm, czyli współdziałanie przyjaźni ludzkich. Tworzy ono nie tylko nowe warunki społeczne, ale usiłuje także stworzyć i nowy typ człowieka. Człowieka wolnego i silnego przez to, że jest w gromadzie, że rozumie i odczuwa przyjaźń. Są to dwie potęgi, dwie moce, zła i dobra, które zmagają się ze sobą o panowanie nad światem. Jedna przez egoizm szerzy ciemnotę i nędzę. Druga przez przyjaźń szerzy wolność i siłę. I ta wizja, myślę, że byłaby realizowana w takiej gospodarce, w której każdy czuje się wolny do tego, żeby się realizować. To znaczy ma równe szanse, czuje się bezpiecznie z zaspokojeniem swoich potrzeb, nie staje się narzędziem dla drugiego człowieka. Myślę, że osiągniemy to przez głęboką demokratyzację stosunków władzy, stosunków, które również rozciągają się na sferę gospodarczą, bo to nie tylko sfera władzy rozumianej jako władza polityczna, ale też władzy na przykład korporacji nad konsumentem, pracownika, który odczuwa tą niewolę względem przedsiębiorcy. I to upodmiotowienie i budowa swego rodzaju zaufania i kapitału społecznego opartego o zaufanie, zamiast o relacje stricte rynkowe, kontraktualne, a więc oparte o moc dokumentu spisanego, a nie moc wzajemnego zaufania. I myślę, że 4 kroki, które można podjąć, żeby to zacząć realizować, choć może się to nagle wydawać bardzo konkretne, ale mam nadzieję, że zobaczycie, w jaki sposób się łączy. To po pierwsze rzeczywiście zaadresowanie tego, jak państwo jest zaangażowane w gospodarkę. Moim zdaniem nie da się ukryć, że istnieją takie strategiczne obszary jak paliwa, jak energetyka czy inne, w których znaczenie państwa jest fundamentalne, w których w takiej chwili jak chwila wojny nagle to dobrze, że jest siła, która jest jednoznacznie kierowana interesem społecznym, ale właśnie społecznym, a niekoniecznie partyjnym. I w tym celu wprowadziłbym natychmiast społeczne rady nadzorcze we wszystkich spółkach Skarbu Państwa. W praktyce Rada Dialogu Społecznego, czyli porozumienie rządu, pracodawców, w tym Konfederacji Lewiatan oraz związków zawodowych, wspólnie wybierałaby nadzorców, a oni dopiero menedżerów, którzy wykonują powierzony interes społeczny. Po drugie, myślę, że mnogość przywilejów podatkowych, realne istnienie w Polsce podatku liniowego, który każdy może wybrać przechodząc na JDG, z drugiej strony ryczałtowa danina ZUS, która jest płacona, ponieważ jest ryczałtowa i powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem, jest dość wysoka dla małych przedsiębiorców, powinniśmy uprościć wszystkie podatki do jednolitej, uczciwej daniny. Byłaby pewnie progresywna, zawierałaby pewnie kilka stawek, ale proszę zauważyć, że w tym momencie w Polsce mamy efektywnie 4 stawki podatkowe. Najwyższa przekracza 40%. Więc wcale nie jest tak, że mamy w Polsce tylko i wyłącznie niskie podatki, a na pewno nie są niskie dla najmniej zarabiających. Trzecia rzecz to inwestycja w pracowników publicznych i usługi, ale stricte, powiem nie sektorowo, ale lokalizacyjnie, w małych ośrodkach miejskich
i na wsi. Tam, gdzie dzisiaj w 20% na przykład gmin w Polsce nie dojeżdża żaden transport publiczny, w 70% gmin w Polsce nie ma żadnego żłobka ani przedszkola, więc możemy mówić o wzroście nakładów na przykład edukację, ale jeśli one rozsmarują się po miastach, tak jak ma to dziś na przykład, tak jak dziś się to dzieje z programem Maluch Plus, który PiS realizuje, chwali się nowymi żłobkami, jednak one powstają głównie jako prywatne inicjatywy, for profit inicjatywy i oczywiście w wielkich miastach. I czwarta rzecz, myśląc o przyszłości, to jest utworzenie wspólnicy danych dla polskiego przemysłu sztucznej inteligencji. Państwo powinno stworzyć taką zaufaną przestrzeń, w której każdy z nas będzie miał prawo zarządzać wszystkimi swoimi danymi, zarówno prywatnymi, jak i systemów państwowych i udostępniać je dla innowatorów, żeby Polska miała szansę budować również przemysł w przyszłości i przez to się rozwijać. Dziękuję. Ciekawie nam zarysowuje dalszą debatę i rozmowę, która będzie się tyczyć na temat inflacji, limitu zadłużenia, rewolucji technologicznej, relacji gospodarczych z Chinami i tematu rynku mieszkaniowego. Zaczniemy od tematu inflacji. Każdy będzie miał 4 minuty na przedstawienie swojej wizji. Tutaj zaczniemy od Jana Zygmuntowskiego. Tak więc inflacja i tutaj prośba o zarysowanie tego, czy jak z tą inflacją walczyć, jaki koszt społeczny powinniśmy być gotowi wtedy ponieść, jeśli chodzi o stopy procentowe, jeśli chodzi o bezrobocie, które można zaakceptować. Dzięki. Jeśli chodzi o inflację, to jest temat, który w polskim świecie ekonomii poruszał nas bardzo przez ostatnie 2 lata. Głównie dlatego, że byliśmy również wcześniej autorami listu, który był jednym z kluczowych czynników, które nakłoniły rząd do masowego impulsu fiskalnego, o który zresztą prosiliśmy. W związku z czym czuliśmy się częściowo, przynajmniej jeśli nie odpowiedzialni, bo nie sądzimy, że to jest główna przyczyna inflacji, to przynajmniej czuliśmy, że musimy dobrze dostudiować, bo jeśli padają takie oskarżenia, to musimy uczciwie na nie odpowiedzieć. Historia, która wyłania nam się z danych, jest raczej historią, którą bardzo krótko chcę przybliżyć, bo to jest historia dosyć dynamiczna, która wynika raczej trochę z obserwacji danych makro, ale one pozwoliły nam tylko wpaść na pewien trop. Otóż w 4. kwartale 2021 roku zaobserwowaliśmy nagle coś, co jakby już rosło w sile, ale bardzo nas zaskoczyło. To znaczy dramatyczny wzrost zapasów. Po raz pierwszy zapasy w polskiej gospodarce wyniosły 10% całkowitego PKB. Zazwyczajowo to było tak około 4%. Tego typu wahnięcie nie było normalne dla polskiej gospodarki. Pomyślcie, co 10. produkt był produktem, który trafiał do magazynu. I sprawiło to, że uświadomiliśmy sobie, że mamy do czynienia z pewnym procesem. Ten proces zaczął być widoczny w inflacji producenckiej PMI, tam gdzie import części, tam gdzie chipy komputerowe, tam gdzie transport, szczególnie z Chin, nagle dramatycznie podskoczył inflacyjnie. To dopiero zaczęło w kolejnych falach rozlewać się na resztę gospodarki. Najpierw przez propagację, przez przemysł, później przez ceny przemysłu. Oczywiście sprawia to, że pracownicy przemysłu żądają więcej pieniędzy, to sprawia też, że pracownicy usług zaczynają na to patrzeć i podążać zgodnie z tym. Więc mamy tą propagację szoku w kolejnych falach i ten szok być może potrwałby krócej, gdyby nie oczywiście wybuch wojny i inwazja rosyjska na Ukrainę. I ta historia ma swój tutaj finał. Tym finałem jest oczywiście to, że chociaż szoki minęły, widzimy, że ceny frachtów wróciły do starych cen, a więc już te perturbacje covidowe minęły, mimo tego, że przemysł europejski radzi sobie już, ma inne źródła dostaw gazu, głównie oczywiście Katar, Stany Zjednoczone, a więc oryginalny szok podażowy, szok wynikający z podaży produktów z Chin, szok wynikający z podaży nośników energii minął, mimo tego ceny nie spadają. No i, a nawet inflacja tylko delikatnie hamuje, ale cały czas mamy z nią do czynienia. Z tego powodu sądzę, że próba powstrzymania inflacji przez podwyższanie stóp procentowych jest po prostu kompletnie nietrafiona. Sam jako przedsiębiorca nie mam pojęcia, w jaki sposób droższe koszty kredytu dla mnie miałyby powstrzymać mnie przed obniżaniem cen. Jest wprost przeciwnie. W otoczeniu inflacyjnym i biorąc też kredyty obrotowe na prowadzenie naszej spółdzielni, oczywiście, że podwyższamy ceny, tak jak każdy rozsądny przedsiębiorca. Więc podwyższanie stopy procentowej zwiększa inflację. To jest oczywiście dokładnie odwrotne niż to, co zazwyczaj czytacie w podręczniku do ekonomii, na przykład nauczanych tutaj, ale wynika to z prostej różnicy. Dotychczasowa teoria inflacji opowiadała o inflacji, którą zasadniczo zbijamy przez koszt pieniądza, tak? A więc sugerujemy, że ludzie zamiast
wydawać te pieniądze jak najszybciej, natychmiast komunikują je w lokatach. Problem dziś polega na tym, że zjedliśmy oszczędności gospodarstw domowych, więc to nie jest tak, że ludzie chcą cokolwiek komunikować, tylko są już na etapie, w którym po prostu gonią najszybciej jak mogą ceny. No, druga rzecz jest taka, że najbardziej znany przypadek, kiedy rzeczywiście zgasiliśmy tak inflację, mowa tutaj o inflacji z końca lat 70. początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych, została rzekomo zgłoszona przez Volckera, który podniósł stopę procentową wtedy do 20%. Tak naprawdę jednak nie to zgłosiło inflację, to wywołało recesję, ale to, że rok później Arabia Saudyjska weszła w miejsce Iranu jako główny dostawca paliwa. A więc tamten kryzys również był kryzysem podażowym, ale przy okazji stał się bardzo wygodnym pretekstem, aby uderzyć w płace realne i wzmocnić biznes. Dziękujemy za wypowiedź o inflacji i przejdziemy teraz do wypowiedzi drugiego z rozmówców, czyli Adriana Gajsa. Halo, halo. Szanowni Państwo, nie będę Państwu opowiadał o tym, że inflacja jest, obecna inflacja jest wieloczynnikowa, bo to wszyscy wiemy. No, może nie wszyscy patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę to, co ostatnio zawisło na powstańców warszawskich. Więc ona jest wieloczynnikowa i między innymi jednym z tych czynników są także oczywiście działania państwa, policy mix i polityka fiskalna i polityka pieniężna. To, co ja chciałbym Państwu przedstawić, to gdybym miał czarodziejską różdżkę, odwołując się do templatki z naszej dzisiejszej debaty, to jakie kroki chciałbym podjąć, jakie kroki uważam, że należałoby podjąć, aby walczyć z tą inflacją, tak jak też brzmiało pytanie. I to jest 7 kroków, każdy na inny dzień tygodnia. Więc kilka tych flipendów należałoby rzucić, moim zdaniem. Pierwsze, oczywiście zakładając, że mamy czarodziejską różdżkę, to zmiana prezesa NBP. Niestety komunikacja jest bardzo ważną jest bardzo ważnym czynnikiem w kotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych i wiarygodność również. Uważam, że tutaj można bardzo, bardzo wiele poprawić, jeżeli chodzi o komunikację i kotwiczenie tychże oczekiwań. Druga kwestia, kiedy już to mamy poniedziałek, wtorek, jeśli chodzi o drugi dzień tygodnia i kolejną zmianę, jeżeli mamy już wiarygodną komunikację, to ludzie muszą jeszcze zobaczyć pewne zmiany wokół siebie, żeby też lepiej w nie uwierzyć, że zmierzamy do celu inflacyjnego. Od razu powiem, i być może niektórych to rozczaruje, że w obecnej sytuacji nie uważam, żeby obniżenie podatków było najlepszym pomysłem. W obecnej sytuacji, podkreślam, inflacyjnej. Natomiast należałoby wybrać taką zmianę, z którą ludzie mają najczęściej do czynienia i ma ona niewielki wpływ na budżet państwa, w tym sensie, że niewielki dochód. I to jest podatek cukrowy. Wydaje mi się, że jego usunięcie mogłoby jakby utrwalić pewne przekonanie ze strony ludzi. Trzecia kwestia to likwidacja podatku Belki, która mogłaby zadziałać właśnie antyinflacyjnie, mogłaby zwiększyć i oszczędności, inwestycje, tym samym odessać pewien kapitał i w tym samym zadziałać antyinflacyjnie. Czwarta kwestia, ja tutaj się nie zgadzam. Powiem szczerze, że trochę tą politykę dotyczącą tego, że podwyższanie stóp procentowych prowadzi do inflacji, no to w sumie obserwowaliśmy w Turcji taki sposób myślenia. Ja się z nim nie zgadzam, przyznam szczerze. Z kolei zgadzam się z 3 członkami Rady Polityki Pieniężnej, że należałoby podnieść obecnie o 25 punktów bazowych jeszcze stopy. Też uważam, że byłby to dobry impuls. Kolejna kwestia, to już na 5 dzień tygodnia, to jest likwidacja 500+, 14 i 13, czyli odesłanie 67 miliardów, Szanowni Państwo, które mają wpływ na to, z jakimi cenami mamy dzisiaj do czynienia, z ogólnym poziomem cen. 6 kwestia to ułatwienia migracji do Polski. Mamy badania różne, które pokazują, że migracja może obniżać inflację i wpływać antyinflacyjnie. Mam tu na myśli ułatwienia pracy i generalnie ułatwienie procedur inflacyjnych, imigracyjnych. I ostatnia kwestia dotyczy płacy minimalnej. To, że płaca minimalna ma wpływ na inflację, to nie jest tylko kwestia teorii ekonomicznej. Wiemy to z badań, chociażby ostatnie badanie pani Majchrowskiej, które właśnie pokazało, jak płaca minimalna wpływała na inflację w latach 2003-2020. Należałoby moim zdaniem przynajmniej powiązać ją, zmienić
absolutnie ten irracjonalny mechanizm, z którym mamy do czynienia i powiązać ją ze średnim wynagrodzeniem, przynajmniej z 50% średniego wynagrodzenia, tak aby nie doprowadzić do sytuacji, w której możemy mieć miejsce w przyszłym roku, że będziemy osiągnąć państwo na największej płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Tak też zakończyliśmy temat inflacji. Myślę, że wiele ciekawych i śmiałych też tutaj padło. Teraz kolejny temat to limit zadłużenia. W mainstreamie, tak zwanym mainstreamie, słyszymy czasami jednocześnie, że jesteśmy rekordowo zadłużeni, ale też w tym samym czasie chcemy albo obniżać podatki, albo podnosić różne świadczenia. Tak więc też jestem ciekawy tutaj zdania dyskutantów na ten temat. Czy ten limit w ogóle powinien jakiś być? Jeśli tak, to jaki? Z czym go powiązać? I tutaj zaczynamy od Adriana. Raz, raz. Szanowni Państwo, z limitem zadłużenia, czy w ogóle z wpływem zadłużenia na PKB jest tak. Ja lubię posługiwać się metaforą statku i morza. Ale zanim przejdziemy do tej metafory, to kilka kwestii. Po pierwsze, tak. Nadmierne zadłużenie może mieć ujemny wpływ na wzrost gospodarczy. I to wiemy z licznych badań. To jest pierwsza rzecz, która jest ta. Druga rzecz, to czego nie wiemy i to, co też pokazują różne badania, zwłaszcza po 2010 roku, to jaki jest ten próg zadłużenia, czyli próg do PKB. Tego nie wiemy. To zależy od tego, czy mamy do czynienia z państwem rozwiniętym i rozwijającym się, trochę od struktury gospodarki. Wiemy na pewno, że nie ma jednego takiego progu. Czyli innymi słowy, jeżeli jesteśmy statkiem, to wiemy, że wypływanie na zbyt niepewne morza i zbyt daleko może po prostu skończyć się dla nas wylądowaniem na rafie zadłużenia, z której się później bardzo ciężko wykaraskać. Więc to jest druga kwestia. Trzecia kwestia to jest taka, że nie rozumiem i nie podzielam pewnych dwóch podejść do ekonomii. Jedno nazywam podejściem romantycznym, ekonomią romantyczną, a drugą ekonomią spod znaku Europe Universalis albo Total World. To podejście romantyczne moim zdaniem objawia się podejściem do wydatków pod tytułem, że wystarczy tylko podnieść limit zadłużenia, aby te inwestycje, z którymi mamy do czynienia, każde z nich w każdym obszarze, albo większość z nich w większości obszarach, państwo racjonalnie wydawało i aby podniosły nam dobrobyt. No, szanowni Państwo, tak nie jest. No, żyjemy w Polsce w 2023 roku. No, to wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, żeby wiedzieć, że niestety, ale państwo często dokonuje nieracjonalnych wydatków. One są determinowane też przez wybory polityczne. Stąd należy pilnie strzec zadłużenia. A druga kwestia to właśnie ta ekonomia spod znaku Total World, która mówi, że powinniśmy z kolei nie dbać tak właśnie o dług, a bardziej patrzeć na wzrost gospodarczy. Tylko problem jest taki, że z kolei państwo ma ograniczone możliwości wpływania na wzrost gospodarczy, jego pozytywnej stymulacji. Są takie obszary, w których to ryzyko porażki państwa, a jednocześnie korzyści są wysokie. Wspomniałam tutaj o edukacji przykładowo. Ona też jest zresztą bardzo ważna, jeżeli chodzi na przykład o zmiany technologiczne, o których będziemy mówić, o doszkalanie ludzi i właśnie wyrównywanie szans. Ale jest wiele obszarów, w których te wyniki są niepewne i wiele zależy od tego, jak historia wygląda też w gospodarce, w makrogospodarce, w gospodarce światowej. W związku z tym limit zadłużenia i trzymanie się go, ten, który mamy konstytucyjny, on nie jest oczywiście idealny. Ja nie powiem Państwu, że gdybyśmy mieli na 70% czy na 80%, to spotkałyby nas problemy. Po prostu nie wiadomo. Tylko biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z nową epoką zadłużenia, że do 2033 roku, według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, PKB Polski, koszty obsługi długu mogą wzrosnąć do 4% PKB. Mamy, powiedzmy, taką żółtą kartkę wystawioną na ten moment i że będziemy mieli też do czynienia z różnymi wydatkami istotnymi, na przykład z energetycznymi, z transformacją energetyczną i tak dalej, to nie można wypływać na te rafy. Należy bardziej zmierzać do tego, żeby pilnować limitu zadłużenia, żeby on go dozbrać, w sensie, żeby nie był on omijalny, ewentualnie za wyjątkiem takich sytuacji jak wojna. Być może to należałoby być może zmienić w konstytucji, że w skrajnych sytuacjach on powinien wzrastać, ale później oczywiście z mechanizmami równie zapisanymi w konstytucji, które prowadziły do powrotu. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź i przechodzę.
i mogła być brawa. Przechodzimy teraz do odpowiedzi Jana Zygmuntowskiego. Chciałem zacząć od krótkiego cytatu znowu z Abby Lernera. Zaczęliśmy też tym cytatem książkę o właśnie tym zdarzeniu, które miało miejsce, czyli o stymulusie fiskalnym. Myślę, że one dobrze pokazują znów logikę, którą się kieruje w tej wypowiedzi. Finanse funkcjonalne odrzucają kompletnie tradycyjne doktryny zdrowych finansów i cnoty bilansowania budżetu w ciągu roku słonecznego albo w jakimkolwiek innym arbitralnym okresie. Zamiast tego, rozważając funkcje wykonywane w gospodarce przez rząd nakładający podatki, wydający, pożyczający i udzielający pożyczek jak instrumentów, a nie jak magicznych zaklęć. I z tego punktu widzenia ja patrzyłbym na dług nie i na limit długu tym bardziej, nie jako na jakąś właśnie arbitralną barierę, która, jak dziękuję, że sam przyznałeś, te 60% jest zupełnie arbitralne. Inne kraje, które nie mają wpisane do konstytucji limitu długu, to my tutaj odznaczamy się taką negatywną innowacją. Inne kraje, które przyjmowały przez ostatnie lata, to na przykład praca doktorska Michała Możdżenia z Polskiej Sieci Ekonomii dobrze pokazuje, robiły to najczęściej w ramach schlebiania wyborcom. Znaczy jest dokładnie odwrotnie niż słyszymy, że wyborców się przekupuje. Przez ostatnie 30 lat w większości krajów europejskich, bo to badał, to znaczy kraje europejskie, w większości tych krajów powiedzenie limit długu było sposobem na jakby zadeklarowanie przedsiębiorcom, że państwo nie będzie wchodziło w różne obszary gospodarki, państwo nie będzie czegoś robiło, państwo nie zainwestuje, a więc pole dla was jest dopuszczalne. I dlatego od samego początku mówiliśmy, limit długu nie ma sensu. Co więcej, przecież w momencie tym kluczowym kryzysu covidowego limit długu po prostu rząd obszedł przez poza budżetowe wydatki, przez fundusze PFR-u i BGK-u. Co ciekawe, zadziałał arbitraż długowy, o którym mówiliśmy, czyli państwo zaciąga dług taniej niż osoby prywatne, więc jeśli państwo zaciągnie ten dług, to być może uda się z tego wyjść. No i mamy taką sytuację, to znaczy długookresowy trend sprzed COVID-a i do którego wróciliśmy po COVID-zie, to jest trend spadku udziału długu publicznego do polskiego PKB. Można by zadać sobie pytanie, czemu ten dług publiczny w ogóle tak demonizujemy? Znaczy, dlaczego na przykład dlaczego padają takie hasła jak na przykład ukryty dług publiczny FOR, który jest manipulacją? Nie ma czegoś takiego jak ukryty dług publiczny, bo nie można brać pod uwagę zobowiązań, które zostaną wypłacone w przyszłości, bez brania pod uwagę przyszłego PKB, przyszłych strumieni dochodu, a więc jest to po prostu błąd rachunkowy, który oczywiście był promowany przez to środowisko. Inny z tych problemów to na przykład mówienie, że dług publiczny to jest to, jak my się zadłużamy względem i że przyszłe pokolenia będą go spłacać. Przecież to nie jest prawda. Konkretnie dług publiczny to są obligacje skarbowe, które każdy z nas może kupić. Prawdę mówiąc, większość z nas pewnie ma w swoim portfelu obligacje Skarbu Państwa. Ja na przykład mam, w związku z czym państwo płaci mi. Moje oszczędności to jest to. Jeśli zniesiemy ten podatek Belki, o czym mówił mój przedmówca, no to będzie znaczyło, że ja będę miał jeszcze więcej pieniędzy ze swojej mądrej inwestycji w rozwój mojego państwa. Tym jest dług publiczny. Dług publiczny to nadwyżka sektora prywatnego, w tym gospodarstw domowych. Jeśli zobaczymy, że tak działa jakby ten system, ten obieg zamknięty waluty, to oczywiście nie znaczy to, że powinniśmy drukować na potęgę, bo przecież sektor prywatny też nie może przyjąć każdej randomowej nadwyżki, bo są jakieś oszczędności, które ludzie chcą ulokować i tak dalej. Po drugie, oczywiście musimy patrzeć na inne waluty i na relacje między tymi walutami i kto trzyma naszą walutę, a więc sytuacja gierkowska, tak, gdzie jesteśmy zadłużeni względem zagranicy, w sytuacji szoku może być użyta przeciwko nam. Ale generalnie limit zadłużenia, nie widzę dla niego w ogóle ani teoretycznego, ani politycznego sensu. Sensem jest tylko pilnowanie, na co pójdą te wydatki i tu się pewnie zgodzimy. Dziękuję. Jan już w swojej wypowiedzi poruszył trochę przyszłości i teraz do takiego tematu trochę przechodzimy, bo jest to rewolucja technologiczna, jej wpływ na gospodarkę. Znajdziemy pewnie i na sali, i w społeczeństwie osoby uważające, że automatyzacja pracy uczyni większość nas bezrobotnymi, jak i pewnie takich, którzy powiedzą, że to typowy luddyzm i w sumie wieszczono podobne katastrofy przy każdym innym skoku technologicznym. I tutaj pytanie, myślę, do odpowiedniej osoby, czyli do Jana. Jak to właściwie jest i czy państwo na to powinno jakoś reagować? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Okej, chciałbym zacząć od tych luddystów, o których wspomniałeś, bo często staram się tą historię też odkłamywać, to znaczy historyczni luddyści, których dziś pamiętacie jako osoby, które niszczyły maszyny i były wrogie postępowi, oczywiście brzmią jak po prostu jacyś, prawda, jak Kaczyński, ale ten taki bardziej z Ameryki kojarzony Kaczyński, który wysadzał instytuty badawcze, bo nienawidził postępu i żył w szałasie, nie? Tylko tak nie było. Luddyści byli w rzeczywistości swego rodzaju arystokracją pracy, patrząc na to, jak do niej podchodzili, jaki był też współczynnik maskulinizacji tego zawodu, porównałbym ich do ówczesnej branży IT. I oni przede wszystkim sprzeciwiali się wdrażaniu maszyn w sposób, który nie bierze ich miejsc pracy pod uwagę i ich zdolności do adaptacji do tego. Również wprowadzania dzieci do miejsc pracy, ponieważ mechaniczne przędzarki łatwo było w ten sposób napędzać. A więc nie chodzi o to, żeby postęp technologiczny spowalniać i ostatnio na przykład Robert Gwiazdowski, prawnik bardzo znany z tez na różne tematy, stwierdził, że na przykład ja właśnie walczę ze sztuczną inteligencją, wprost przeciwnie, zajmuję się tym, jak właśnie ją zrobić jak najszybciej, jak najlepiej, ale w sposób, który będzie służył ludziom, czyli taki, który mityguje te niekorzystne społecznie wątki. Tak samo było w rewolucji przemysłowej. Dopiero lata, gdzieś tam końcówka XIX wieku, początek XX, to był moment, kiedy często zresztą postępowi liberałowie, socjaliści, związki zawodowe, ruchy emancypacji razem naciskali, że pewne rzeczy należy robić. Na przykład to nie jest normalne, że odpady przemysłowe są wyrzucane na ulicę obok domów, albo a może domy miałyby dostęp do światła, to wtedy ludzie by nie umierali na choroby, a może zrobimy ochronę zdrowia. A więc to nie jest takie nienaturalne i dziś ta rewolucja technologiczna, o której często słyszymy, ona tak naprawdę w większości się odbyła. Znaczy internet wynaleziono w 90 roku, jest z nami od dawna. Nasycenie technologiami jest dzisiaj już potężne. Nasycenie technologiami jest tak duże, że tworzymy sztuczną inteligencję, czyli po prostu maszyny, które powtarzają wszystkie nasze dane. Na naszych danych są w stanie odtwarzać różne rzeczy w naszym społeczeństwie. A więc to jest już końcówka rewolucji technologicznej. To jest jej ostatni etap. I moim zdaniem zmagamy się z podobnymi problemami. Przede wszystkim z monopolizacją tej technologii. I to nie jest monopolizacja w rozumieniu, że będzie drogo dla konsumenta, bo to nie jest jedyny problem z monopolami. Problem z monopolami to to, że to one kontrolują, kto ma dostęp, to one finansują badania i rozwój, a więc mogą powiedzieć, to użycie jest ok, ale to nam się nie podoba. Sabotują konkurencję, wykupując ją na przykład. Wpływają na media, kupując je. Wspomnijmy tu Bezosa, który ma na przykład Washington Post, ale nie tylko. No i na końcu kupują sobie polityków. Przez to grozi nam swego rodzaju kapitalizm inwigilacji, o którym Zubow dużo mówiła. I wydaje mi się, że rozsądne jest to, żeby wprowadzić pewne bazowe standardy, to znaczy przede wszystkim jawności algorytmów, żebyśmy wiedzieli, kiedy jesteśmy traktowani przez sztuczną inteligencję, przez algorytm, który nas segreguje na przykład do kredytu, albo który nam mówi, ty możesz, ty nie możesz wejść albo zrobić czegoś, żebyśmy wiedzieli, co nas ocenia, na podstawie jakiego datasetu i jaki jest cel optymalizacji. Ważne jest też to, żebyśmy tam, gdzie nie jest to konieczne, nie wprowadzali ich albo pozwolili ludziom o tym współdecydować. Myślę tu o związkowcach, z którymi dużo pracuję, na przykład z Amazona, ale też z call center, gdzie z nimi rozmawiam, gdzie algorytmy wyznaczają tempo ich pracy, wyznaczają im przerwy. Dosłownie używają takich fraz, jak na przykład nauczyłem się srać na akord, bo algorytm mówi, kiedy mam przerwę. Ludzie w Amazonie, ludzie ginęli z powodu zbyt wysokiego tempa pracy, na które wyrzucano ludzi, dawano im kary i były zawały serca ludzi koło 30, czyli na przykład w naszym wieku. Więc sądzę, że taka bazowa jawność to jedno, a drugie to jednak powinniśmy pracować nad tymi modelami wspólnie, powinniśmy je uwspólnić, jeśli nie open source'owo całkowicie, to przynajmniej spółdzielczo albo pod kontrolą nowych instytucji publicznych, takich jak CERN, tak żeby mieć pewność, że są rozwijane w interesie społecznym i że nikt nie będzie zależny od 2 czy 3 podmiotów z Ameryki i z Chin, które decydują o de facto dalszym rozwoju ludzkości, na przykład o tym, czy polski język, polska tradycja i polska kultura w ogóle będzie elementem, który będzie ten model dobrze replikował, bo być może to będzie mało znaczące. Dziękujemy za wypowiedź na temat rewolucji technologicznej i teraz wypowiedź Adriana na ten sam temat. Bardzo dziękuję za głos.
Ja chciałbym Państwu powiedzieć o takim zagadnieniu, o którym się bardzo dużo ostatnio dyskutuje i które, nie ukrywam, też wzbudza moje zainteresowanie, zwłaszcza jak rzecz będzie dotyczyła Państwa Azji Południowej i Chin. A mianowicie chodzi o wpływ nowej automatyzacji na pracę. Innymi słowy, czy doprowadzi on do spadku liczby pracy, czy wprost odwrotnie, ma zdolność ta nowa automatyzacja do kreowania miejsc pracy. I chciałbym Państwu przekazać trochę optymistyczne spojrzenie, połączone z dozą dużej ostrożności, jednocześnie z odpowiedzią, której w dzisiejszych czasach się nie lubi, a mianowicie ta odpowiedź brzmi niewiadomo. Trzy kwestie. Spójrzmy na przykład na najnowszy raport, bodajże z maja 2023, World Economic Forum, w którym to oceniono jest, że zniknie między 2023 a 2027 2% światowych miejsc pracy. Jednocześnie ten raport wprost stwierdza, że ten wynik jest wysoce niepewny, głównie ze względu na problemy z szacowaniem i dostępem do danych. Inna kwestia to na przykład kwestia badań znaczy Moglu i Strepo, ile dobrze pamiętam, nie wymawiam nazwisko tego drugiego badacza. Polecam Państwu w ogóle te badania, one są bardzo ciekawe. Wymagają też takiego głębszego zgłębienia i też myślę trochę dość krytycznego spojrzenia. Generalnie, mówiąc krótko, obaj ci badacze stwierdzają, że automatyzacja będzie miała zły wpływ na rynek pracy, czy też negatywny w tym sensie, o którym mówimy. Tylko że znowu ich badania podlegają pewnej limitacji i ciężko jest, myślę, je zastosować uniwersalnie. To jest też zresztą spostrzeżenie doktora Bukowskiego. I trzecia kwestia. Całkiem niedawno Max Mich, ekonomista, którego również Państwu polecam, prowadząc bardzo ciekawego bloga, doszedł do wniosków, do których też mi się zdarzyło dojść, ale w związku z tym, że je opisał, nie wychodziło już przed szereg. A mianowicie on zauważa w ten sposób, że bardzo często nie wiadomo tak naprawdę w danych raportach, które czytamy, i oni też tego nie tłumaczą, co znaczy, że praca jest automatyzowana. To znaczy, że ktoś, praca człowieka jest zastąpiona przez maszynę, a on idzie na tak zwaną zieloną trawkę i pracuje. Czy to znaczy, że nie ma pracy? Czy to znaczy, że jego praca jest zastąpiona przez maszynę, ale częściowo i on pracuje na tym samym stanowisku pracy? Czy jest zastąpiony przez maszynę częściowo i pracuje u tego samego pracodawcy? Czy też zmienia pracodawcę? Innymi słowy, nie do końca wiadomo, co znaczy tak naprawdę automatyzacja miejsc pracy, bardzo często w tychże raportach. I często też metodologia tych raportów jest wysoce subiektywna. Tutaj właśnie Max Mich podaje przykład Goldman Sachsa i tego też jak media odbierają te tematy. A wiadomo, że media bardzo chętnie podchwytują informacje pod tytułem nie będzie miejsc pracy, tyle i tyle zostanie zlikwidowanych i czekamy z Armagedon. To, co ja chciałbym Państwu jakby przekazać, to, że na podstawie obecnych danych, no nie wiadomo tak naprawdę, jak będzie wyglądała ta historia. Wiemy natomiast, że do tej pory automatyzacja przez ostatnie 200 lat znacznie podniosła naszą jakość życia, także jakość pracowników. Ja jestem umiarkowanie optymistyczny, natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to uważam, że po pierwsze nerwy w konserwy, po drugie należy monitorować faktycznie postępy jej pracy, a po trzecie należy innowatorom i wynalazcom dać zdecydowane pole do działania i monitorować ich postępy. Tą wypowiedzią zakończyliśmy temat rewolucji technologicznej. Kolejny temat to relacje gospodarcze z Chinami. Myślę, że kwestia o tyle interesująca, że w naszym miejscu na mapie to od dłuższego czasu nasza polityka musiała się opierać na jakiegoś rodzaju balansowaniu między Niemcami a Rosją przy jakimś arbitrażu Anglosasów i Francuzów. Teraz w tej układance pojawia się nowy silny gracz, Chiny. Tutaj pytanie, jak i czy możemy to jakoś wykorzystać, i ten temat rozpocznie Adrian. Wniosek o włączenie światła został przyjęty, więc bardzo dziękujemy.
Przecież profesor to wykłada. Nie! Nie, nie. No teraz oświecenie tym światłem możemy przejść do tematu relacji z Chinami. Mieliśmy wcześniej konik Janka, teraz mój. Tak, Chiny są tym obszarem, którym się zajmuję, jeżeli chodzi o analizę jej gospodarki i generalnie też państwa azjatyckie. Szanowni Państwo, na pewno podejrzewam, że w ciągu ostatnich 3-4 lat chyba słyszeliście już wszystko, co da się słyszeć na temat relacji gospodarczych Chin, o Chinach, o tym, że są najpotężniejsze, a to już za chwilę upadną, o tym, że powinniśmy z nimi w 100% współpracować, lub w ogóle nie powinniśmy z nimi współpracować. Chyba zostały już przedstawione wszystkie podejścia i wizje. Ja pozwolę sobie bardzo lakonicznie przedstawić to, jak wygląda to z mojej strony, jak ja to widzę. A są to dwie kwestie. Po pierwsze, jak my powinniśmy współpracować z Chinami, czyli relacje MEF, w tym Unia Europejska-Chiny. A druga kwestia, Szanowni Państwo, to to, jak to, co się dzieje w Chinach, będzie miało wpływ na naszą gospodarkę. Pierwsza kwestia. Ja jestem zwolennikiem podejścia tak zwanych dwóch fortepianów, czarnego i białego. Białe to współpraca w tych obszarach z Chińską Republiką Ludową, bo tak należało wymówić Chiny, to pewne uniwersum, w skład którego wchodzi też chociażby Singapur, takie kulturowe. Natomiast Chińska Republika Ludowa, mówimy o konkretnym państwie, konkretnej gospodarce. No nie da się ukryć i no właśnie nie da, że no relacje gospodarcze z Chinami są bardzo duże i gospodarka ma ogromny wpływ. No, jeżeli chodzi o udział HRL-u w imporcie Unii Europejskiej, to jest 22,3%, czyli pierwsze miejsce poza kategorią inne. Jeżeli chodzi o udział w eksporcie Unii Europejskiej, to jest 10,3%. Te relacje gospodarcze, pomimo tego decouplingu, o którym mówiliśmy, czyli wycofywania się takiego deklaratywnego w pewnym zakresie też, na przykład firmy Stanów Zjednoczonych, czy generalnie napiętych relacji i nie najlepszego czasu globalizacji, nad czym ubolewam, to one istnieją i są silne. Czyli nie da się nie współpracować z Chinami w tych obszarach, w których się oczywiście da. Drugi to ten czarny fortepian, to znaczy wyciąganie konsekwencji wobec Chińskiej Republiki Ludowej, tam gdzie łamie ona zobowiązania, a niestety łamie ona zobowiązania, część z nich, co udowodniła. Możemy sięgać po te duże zobowiązania, które zostały złamane, chociażby jak umowa sino-brytyjska w sprawie Hongkongu. Tak, Chiny, Chińska Republika Ludowa naruszyła tę umowę. Ona też jest fatalnie napisana, to jest inna sprawa, ale Chiny naruszyły i niestety nie spotkały się z odpowiednią konsekwencją między innymi ze strony Wielkiej Brytanii, ale nie tylko szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej. To jest także kwestia respektowania chociażby wyroków, w tym Trybunału Haskiego w sprawie Morza Południowochińskiego. Chiny miały sporo racji na poziomie takim prawnym, tak bym powiedział, w sensie prawniczym, to była sprytna argumentacja z ich strony, ale przegrały, powinny wynik uszanować i go nie uszanowały. Oczywiście dlatego, bo działa to na ich korzyść, nie uszanowanie tego wyniku. I tutaj też powinny spotkać się z konsekwencją. Więc jestem zwolennikiem na przykład wchodzenia w takie relacje. To jest, nie wszyscy się tutaj ze mną zgadzają, że Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa powinny podpisać na przykład umowę o wzajemnych inwestycjach. Ja uważam, że ona była niezgodna, a to między innymi dlatego, że dawała pewne pole do nadzoru, zobowiązywała też Chiny w pewnym zakresie i dawała możliwości wpływu, tylko że do tego potrzeba też niestety woli politycznej, między innymi ze strony Unii Europejskiej, aby na przykład taką umowę zerwać, albo wykorzystywać instrumenty nadzoru, albo na przykład dbać, żeby Chiny nie naruszały prawa konkurencji, czy w ogóle konkurencyjności międzynarodowej, w tym na przykład przez ukryte dotowanie swoich towarów, czy swoich spółek. No i ostatnie. Dziękuję bardzo. Praworządny dobry. Dziękujemy. Praworządność jest przestrzegana podczas debaty. Teraz czas na wypowiedź na ten sam temat Jana Zygmuntowskiego. Pozwolę sobie poruszyć te wątki, które najlepiej znam w tym kontekście, pewnie nie mając tutaj tak dużej wiedzy jak Adrian.
Pierwszy z tych wątków to będzie wątek naszej bilateralnej relacji, gdzie uważam, że panują pewne nierównowagi i powinniśmy je mądrze zaadresować. Drugi to będą nasze relacje, ale które tak naprawdę są w kontekście właśnie bardzo geopolitycznym i przede wszystkim technologicznym, bo to jest obszar, który rozumiem. Ten pierwszy wątek, czyli nasza bilateralna relacja, to nie tylko to, jaka jest wielkość naszego eksportu i importu z i do Chin, ale jakiego rodzaju to są produkty. Jeśli chodzi o eksport, to jednym z takich problemów, no dosyć dużym w tym momencie, jest to, że na przykład nieprzetworzona tarcica, czyli najbardziej prosty produkt, jaki uzyskujemy z wycinki drzew w większości w Polsce lasów państwowych, jest eksportowany właśnie do Chin. I Chiny dramatycznie zwiększają swój popyt na to drewno. Sądzę, że tutaj powinniśmy mieć raczej dosyć jednoznaczne stanowisko, które też przedstawiłem pisząc program AgroUnii, to znaczy powinniśmy wprowadzić moratorium, całkowity zakaz na wywóz nieprzetworzonej tarcicy poza europejski obszar gospodarczy. Jeśli ktoś chce, czy Chiny będą dalej chciały, to niech w takim razie kupią od nas, ale przetworzony produkt drzewny, na którym możemy już mieć wyższą marżę i który jest trochę dalej w tym łańcuchu. Czyli taka nasza próba czegoś, co zawsze widzieliśmy względem Zachodu, że my jesteśmy często dostawcą właśnie żywności, tanich półproduktów, montownią. Okazuje się, że wkrótce możemy być w podobnej roli względem Chin. Podobnie jest z żywnością, gdzie tutaj jej najdalszy stopień obróbki to żywność liofilizowana. Natomiast jeśli chodzi o import, myślę, że najważniejszym problemem jest to, że w ogóle jakaś większość importu, większość stali w Polsce to stal importowana. Z tego 1/3 importu tej stali to jest stal importowana z Rosji, Białorusi, Chin. Chiny weszły tutaj w miejsce, które wcześniej zajmowała Rosja, będąc zapewne jej pośrednikiem. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy mieć dosyć silną pozycję budowy własnego przemysłu stalowego, który jest możliwy do osiągnięcia przez chociażby lepszy obrót złomem, lepszy obrót metalem, przez postawienie na większy recykling, przez większe oczyszczanie, odzyskiwanie sprzętu. Wydaje mi się, że to jest zupełnie realne i mamy do tego też nasze własne zasoby. Więc to są takie nasze relacje bilateralne, to co tu jest eksport-import. Jeśli chodzi o ten wątek geopolityczny, który znam właściwie tylko od strony suwerenności technologicznej, czyli przede wszystkim tego, co u nas się manifestuje pod wątkiem cyberbezpieczeństwa. Polskie instytucje bardzo silnie są zgrane, że tak to ujmę, z Amerykanami, szczególnie pod kątem cyberbezpieczeństwa, do tego stopnia, że no była próba przez tak zwaną ustawę o KSC zablokowania całkowicie inwestycji Huawei'a w polskich telekomach, a podpowiem wam, że prawdopodobnie wszyscy operatorzy telefonii, których tutaj mamy na sali, korzystają z rozwiązań Huawei'a. Oczywiście nie znaczy to, że macie takie telefony, ale w swoich stacjach przekaźnikowych. Więc znaczyłoby to masową wymianę sprzętu idącą w setki milionów złotych. Nie wiem, jakie było tu stanowisko Konfederacji Lewiatan, ale muszę przyznać, ja również oponowałem, bo wydawało mi się to trochę zbyteczne. To znaczy, jeśli rzeczywiście chcemy budować suwerenność technologiczną, sami produkować chipy w Europie, sami mieć tutaj technologię właśnie chociażby, nie wiem, Open RAN, tak, czy inne technologie na przykład do 5G i tak dalej, to nie róbmy tego jednostronnie wyrzucając Huawei, ale w tym samym czasie uzyskując maksymalnie dużo korzyści od Stanów Zjednoczonych czy innych partnerów w NATO, bo to jest w ich interesie. Więc nie powinniśmy wychodzić przed szereg tutaj, ale mieć pewność, że każda utrata przez tamte relacje, które ucinamy czy na które nakładamy sankcje, natychmiast jest odzyskiwana po drugiej stronie. Dziękuję za tę wypowiedź. Tak dobrnęliśmy do końca pierwszej części debaty. W drugiej części mamy temat wybrany przez publiczność i to był temat rynku mieszkaniowego. Tutaj będzie po 5 minut na wypowiedź. Jako pierwszy zacznie Jan Zygmuntowski. Myślę, że temat ciekawy teraz wiele, raz, że dotyka wiele osób w młodym wieku, dwa, że pada wiele pomysłów, głównie takiego strony popytowej, czyli kredyt 0%, kredyt 2%, odpisanie raty kapitałowej od podatku, zamrożenie tej raty na poziomie WIBOR. Jesteśmy ciekawi na pewno tutaj zdania dyskutantów. Janie, zacznij. Dzięki wielkie. Zacznijmy od bardzo krótkiej diagnozy problemu, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy.
no to taka luka, patrząc na średnią liczbę mieszkań na głowę versus średnia europejska, wychodzi nam, że będziemy mieli, biorąc pod uwagę też teraz napływ uchodźców, jest szacowana gdzieś na poziomie 2 do nawet 4 milionów lokali. Oczywiście problem wynika też w dużej mierze z tego, że pustostany, których w Polsce są 2 miliony, w dużej mierze są zlokalizowane poza największymi ośrodkami miejskimi, tam gdzie podupadają gospodarki i ludzie nie chcą się tam wprowadzać, stamtąd właśnie uciekają do dużych miast. Jeśli spojrzymy na to, jak do tej pory to było adresowane, no to pełna zgoda, budownictwo komunalne, spółdzielcze, społeczne w różnych formach, bo też to przecież Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, Społecznego, czy Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, a więc różne formy. Właściwie w Polsce raczkują, to jest kilka tysięcy mieszkań budowanych rocznie. W ogóle całe budownictwo przez ostatnie lata raczkowało, znaczy dopiero w 2021 roku mieliśmy tyle mieszkań zbudowanych przez prywatnych deweloperów, co w szczycie budownictwa gierkowskiego. Więc w oczywisty sposób 50 lat trwało odzyskiwanie pewnego potencjału budowlanego, który mieliśmy w trakcie Polski Ludowej. Teraz mamy dwa problemy na tym rynku fundamentalne. Jeden to tych ludzi, którzy już kupili sobie mieszkanie na własność i ci ludzie najczęściej kupili je na kredyt ze zmienną stopą opartą o WIBOR, jeśli nawet nie o franki, to przynajmniej o WIBOR. No i oczywiście teraz w ramach właśnie tej polityki, którą też mój przedmówca popierał, czyli zmniejszania inflacji, ci ludzie mają płacić dużo wyższe raty miesięcznie, na przykład wyższe o 100 albo nawet 200%, w zależności jak tam im się układała marża i ten WIBOR. W związku z tym, w którym momencie zawierali umowę. Więc w ramach oczywiście tej walki z inflacją, po prostu jacyś ludzie mają płacić 3 razy więcej, prawda, za to, że mają prawo do mieszkania. To, jak wiadomo, zmniejsza inflację. I to nie jest normalna sytuacja, ona nie występuje w innych krajach. Moim zdaniem jednoznacznie powinniśmy ją rozwiązać, po prostu konwertując przymusowo według ścieżki ustawionej przez Ministerstwo Finansów, przymusowo, dobrowolnie, tak jak klient chce, ale na życzenie klienta wszystkim konwertować na stałą stopę, niską, może być uczciwe 2, może być, nie wiem, 5, ale niech to będzie uczciwa, normalna stopa, tak jak w większości krajów Zachodu, gdzie jest stała, niska stopa, zrozumiała, bo to nie jest produkt, na którym bank zarabia, to jest produkt, który w całym portfelu banku jest produktem bezpiecznym. 30-letnim produktem. To nie na nim się zarabia. Jak spojrzycie na strukturę zarobkową polskich banków, to oczywiście kredyty inwestycyjne, obrotowe zajmują pierwsze 2 miejsca, dopiero potem są kredyty hipoteczne. Jeśli spojrzymy na tą drugą stronę, no to narzędzia popytowe, stymulujące popyt, mieszkanie dla młodych, rodzina na swoim, kredyt 0%, kredyt 2%. Wszystkie pomysły, które wychodzą ze środowiska czy to liberalnej, czy konserwatywnej prawicy są pomysłami, które nie działają, oczywiście wpływają, ale to obaj to wiemy, więc na pewno nie będę też w to wchodził. W moim odczuciu należy budować więcej mieszkań na wynajem komunalnych, spółdzielczych, społecznych w każdej z tych opcji. Jeśli trzeba, samorządy również powinny po prostu kupować od deweloperów mieszkania i wrzucać je w ten rynek. Również jestem zdania, że jeśli samorząd sprzedaje grunt, obligatoryjnie 20% wybudowanych mieszkań powinno automatycznie trafiać na cele społeczne, tak jak ma to miejsce w wielu krajach Zachodu, gdzie albo one trafiają, albo przynajmniej jest tam czynsz regulowany. Wiemy, że wariant Mieszkanie Plus nie działa, to znaczy państwo jako centralny deweloper to nie jest dobry pomysł, ale wiemy jednocześnie z Funduszu Dopłat BGK, że działa to bardzo sprawnie, kiedy samorządy są tego typu lokalnym deweloperem. Być może powinniśmy rozszerzyć to również właśnie na NGOsy czy na spółdzielnie mieszkaniowe, tradycyjną formę, która w wielu miastach dalej działa. I jeśli kojarzycie różnych skorumpowanych prezesów spółdzielni, to przypomnę, ich się da odwołać, bo na tym polega demokracja i takich prezesów również pomagałem odwołać nawet w ubiegłym roku, jak chociażby prezes spółdzielni Jaroty, 30 tysięcy spółdzielców, więc nie jest łatwo kogoś tak odwołać. Więc w długim horyzoncie generalnie moim zdaniem w tym kryzysie inflacyjnym mieszkania, czyli renty, również są jedną z głównych przyczyn inflacji, po prostu dlatego, że można bardzo łatwo je podwyższać, każdy potrzebuje jakiegoś lokum i od czasów Adama Smitha, kiedy Adam Smith reprezentował stronę przedsiębiorców i kapitalistów, przeciwko sobie miał właśnie rentierów i szlachtę i bezpośrednio twierdził, że są szkodliwi dla wzrostu gospodarczego, powinno się eliminować rentę z gospodarki tak daleko jak się da, no a nawet w jakiś sposób ją regulować. Więc coś, co było oczywiste dla każdego liberała 2 wieki temu, dziś też powinno być oczywiste. Regulowane ceny rent, regulowane ceny banków, stałe stopy przy kredytach hipotecznych i wreszcie dywersyfikacja tego rynku, aby nie tylko własność, ale również najem również społeczny i publiczny były dostępne.
Dziękujemy i prośba o wypowiedź na ten sam temat do Adriana Zwolińskiego. Bardzo dziękuję za głos. No, tu jest parę przestrzeni, mocno się artykuły, z którymi byśmy się zdecydowanie nie zgodzili. Ja, szanowni Państwo, wyobrażam, teraz będę pesymistyczny, bo czy istnieje problem z mieszkaniami generalnie w Polsce? Czy istnieje problem mieszkaniowy? No tak, istnieje. Zwłaszcza dotyczy on osób młodych, i wszyscy o tym wiemy. W jakim stopniu on istnieje, to jest kwestia dyskusji, ale tak, z całą pewnością istnieje. Czy zostanie on rozwiązany? To tutaj dla Państwa, dla ludzi młodych, choćby z pracy, albo czy zostanie on zainteresowany, to mam złą, bo po prostu nie zostanie, niestety. Nie ma, nie dostrzegam tutaj takiej woli, takiej siły politycznej, która byłaby w stanie podnieść ten temat. Chyba tutaj się nawet zgadzamy. Chociaż nie. No myślę, że ten 1% też nie pomoże. Natomiast przechodząc do sedna. Szanowni Państwo. Tak, no tutaj się zgadzamy z tym, że problem nie jest po stronie popytowej, piłka leży po stronie podaży. No i teraz w kontekście podaży są dwie możliwości tak naprawdę. No, są jeszcze mieszane. Albo Państwo wie, że próbuje, albo staramy się wyłudzić podaż prywatną. Ja nie jestem fanem, nie ciężko się domyślić, myślę, powiedzenia budownictwa państwowego w takim pełnym znaczeniu pod tytułem państwowy deweloper, na przykład propozycji partii Razem pod tytułem 300 tysięcy mieszkań w 5 lat za 200 miliardów złotych rocznie. No, to jest jakby propozycja, która na wielu różnych płaszczyznach zdaniem jest fatalna. Nie tylko pod kątem kosztów, bo to są ogromne koszty, ale jeszcze zostawmy to z ogromnym ryzykiem. Po pierwsze, tak naprawdę mamy mało danych, dobrze o tym mówił tam Czerniak. Ja nie słyszałem, że mówiłeś o luce, ale tak naprawdę nawet nie wiemy, jaka jest ta luka. Po prostu mamy za mało danych, żeby to szacować. Czyli współpraca między rządem a samorządem, ona jest na słabym poziomie. Też jakby miało wyglądać z perspektywy właśnie faktycznej, skąd pozyskać grunty, przecież Mieszkanie Plus. To właśnie między innymi był problem dotyczący pozyskiwania gruntów. 5 lat, też może też by to było 5 lat, biorąc pod uwagę, że same przygotowania regulacyjne potrwały między 2 lata, jeśli nie więcej. No, tych problemów jest znacznie więcej, łącznie z tym, że nie byłoby to moim zdaniem 20 miliardów rocznych, tylko więcej, jak wspomniałem. I też wcześniej wspomniałem Państwu właśnie chociażby o ostatniej aktualizacji ze strony Komisji Europejskiej. No, trzeba przygotować się na to, że będziemy mieli nową zadłużenie. Więc co robić? Tutaj instrumentów moim zdaniem jest niestety niewiele. Natomiast oczywiście parę rzeczy można zrobić. Nie są one popularne w tym sensie, że nie przynoszą szybkiego zwrotu politycznego, więc też prawdopodobnie niewiele z nich znajdzie rozwiązanie. Pozwolę sobie wymienić kilka z nich. Po pierwsze, to rezygnacja z socjalizmu dla bogatych. I takim socjalizmem dla bogatych były chociażby wakacje kredytowe, gdzie niezależnie od tego, czy ktoś miał bardzo poważną sytuację finansową, czy nie miał żadnego problemu finansowego, po prostu dostawał wakacje kredytowe. Kolejna kwestia to kwestia wprowadzenia rejtów. To już było kilka propozycji. Ja sam jestem wyłączony z konsekwentnego zespołu ministerialnego właśnie w kontekście rejtów. Bardziej zajmowałem się tym akurat kwestią dotyczącą rynku kapitałowego. Ale ta propozycja jest pełna niczym. Niestety nie ma takiej woli. I ten moment niestety podkreślam, żeby je wprowadzić, a rejty pomogłyby nie tylko ulokować oszczędności w całkiem niezłym nowym obszarze Polaków z czasem, ale także przede wszystkim zwiększyć standard wynajmu, z którym to jak wiemy nie jest popularnym instrumentem, między innymi, że ten standard instytucjonalny, w sensie wynajmu instytucjonalny jest niewielki w Polsce. Kolejna kwestia to już jest kwestia chociażby tutaj liberalizacji takich obszarów, jak zdjęcie deweloperskiego funduszu gwarancyjnego i wielu innych problemów, które doprowadziły też, moim zdaniem, miały wpływ na wzrost cen. No i przede wszystkim uregulowanie chociażby ochrony lokatorów. Szanowni Państwo, te uregulowania są absurdalne dzisiaj, w tym sensie, że wyeksploatowanie człowieka, który Państwo chce.
nie uczy się płaci, nie uczy się nie płaci, no potrafi trwać latami, potrafi być zaangażowany w to też proces z gminą, więc po prostu jechajmy drogą przez mękę. Dziękuję. Dobrze, tak dobrnęliśmy do końca drugiej części. Pozostaje część trzecia, mianowicie pytanie od publiczności. Uwzględniając tą obsługę początkową, myślę, że mamy na to około 20 minut. Proponuję, by te pytania nie trwały dłużej niż 30 sekund. Będę kulturalnie starał się przerwać pytającemu, jeśli to pytanie będzie dłuższe. I 2 minuty na odpowiedź do osoby pytanej. Jeśli to będzie pytanie do obu osób, to proszę o wskazanie obu osób. Jeżeli do jednej, to będziemy starali się jakoś na zmianę te pytania dawać. Widzę, jest jedno pytanie już z tyłu. Tutaj Marcin Wroński, bo akurat kojarzę. Dla wielu z nas jest to remake wydarzenia, które odbyło się 6 lat temu. Co się zmieniło w waszym myśleniu o gospodarce przez ostatnie 6 lat? Więc zadać takie ankietowe pytanie, kto z państwa obecnych na sali jest student? Jestem ciekaw, ile osób przeszło. No tak myślałem. Dobrze, nawet były 2 pytania, ale jedno do publiczności jest odpowiedziane, to do obu rozmówców, to myślę Adrian przemawia jako ostatni, a więc możemy zacząć od Jana, jeśli chodzi o odpowiedź. Co się zmieniło w twoim myśleniu w trakcie ostatnich 6 lat, czy 8? To był 2018? Nie, 16? Ponad 5 lat. Tak. Zresztą Marcin tutaj siedzi w cieniu, ale to on był przyczyną, dla której ja reprezentowałem partię Razem, więc serdeczne pozdrowienia. Dzięki za pytanie. Dla mnie to, co najbardziej zmieniło moje myślenie, to z jednej strony trochę zrozumienie, po pierwsze praca w Polskim Funduszu Rozwoju i zrozumienie trochę, że machnięcie magiczną różdżką pod tytułem państwo to załatwi, albo zrobimy jakieś usługi publiczne i to wystarczy. To, co ty mówiłeś o partii Razem i propozycjach właśnie, niech będzie państwowy deweloper. Ja sam mówiłem kolegom z swojej poprzedniej partii, że słuchajcie, ale są rzeczy, które działają lepiej, ponieważ wiemy to z danych empirycznych, ponieważ widzimy, bo to wymaga znajomości lokalnych gruntów, specyfiki. Samorządy to robią, patrzcie, Włocławek, Pleszew, Gdynia, i tak dalej, i tak dalej. Więc czasem trzeba się wgryźć trochę i rzucić coś konkretniejszego i takiego sprawnego instytucjonalnie. A drugie to dużo większe przekonanie, że wspólna własność, wspólne decydowanie, że demokracja ekonomiczna jest dla mnie ekstremalnie ważna, co sprawiło, że troszeczkę do nóżki socjaldemokratycznej, takiej nordyckiej, dorzuciła mi się nóżka szwajcarska. Kraju, który z jednej strony jest bardzo wolny, liberalny, ale z drugiej strony ma najwięcej regulowanych cen, ma najwięcej spółdzielni. Tam to jest normalne, że zamiast żabki jest po prostu koop, do którego się należy i się raz do roku idzie na swoje walne i pyta, jaką dostanę dywidendę, tak? Bo to jest normalne, że skoro to jest mój sklep, ja w nim kupuję, to ja też decyduję o jego rozwoju. I to na pewno mnie przegięło bardziej w taką stronę. To już koniec? 10 sekund. Natomiast politycznie też to mnie zmieniło, no z całą pewnością więcej pracy z małymi samorządami, więcej podróży na wieś, więcej takiej pracy w terenie, która mi uświadomiła jednak, jak bardzo często te debaty i nasze rozumienie i język, którym się posługujemy, jest mega, mega klasośredni albo taki wielkomiejski. I że bardzo często problemy, których my tutaj, my je dostrzegamy, mają kompletnie inny wymiar i inaczej się rozwiązuje tam, że tak to ujmę, na prowincji, ale to z prowincji przyjdzie insurekcja. Dziękujemy. Teraz czas na odpowiedź Adriana. Dziękuję za to pytanie. Ja na pewno miałem wcześniej, myślę, zbyt dobre mniemanie o państwo jako strukturze. W tym sensie, że wydawało mi się, że oczywiście no, państwo nie jest najsprawniejszym instrumentem, najsprawniejszą konstrukcją, tak uważam. Rynek, czy tak jak właśnie mówiłem, rynek, ja bym mówił po prostu rynek, jest mechanizmem, bo to jest po prostu mechanizm, nie należy go tutaj uświęcać, ani czynić z niego jakiegoś przedmiotu, jest po prostu pewnym mechanizmem, jest skuteczniejszy. To okazało się takie wydarzenie jak pandemia, do której okazało się, że większość państw były przygotowane do czegoś, do czego ostrzegano od dawna, co nie było czarnym łabędziem, co zresztą sam stwierdził autor tego wydarzenia. Po prostu mówiono o tym od dekady, przynajmniej
I państwa nie przygotowały się do tego w żaden sposób. Mieliśmy od Polski po nawet Stany Zjednoczone mnóstwo chaotycznych, nieprzemyślanych działań, które zaowocowały też niestety częściowo inflacją. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, na pewno uświadomiłem sobie też, że istnieje znacznie silniejszy związek między wolnością osobistą a pewnym dobrostanem ekonomicznym niż myślałem. To znaczy, że to, o czym mówimy o pewnych prawach i wolnościach obywatelskich, ma to też swój wymiar ekonomiczny. Ja państwu podałem przykład z małżeństw jednopłciowych, bo one mają swój wymiar ekonomiczny, ale niezwykle istotne dla funkcjonowania ludzi, którzy chcą być ze sobą szczęśliwi. To samo można powiedzieć o wielu innych wolnościach, na przykład obraza uczuć religijnych, która tłamsi rynek kultury i sztuki również. To jest ta kwestia. I nie wiem, ile jeszcze mam czasu, przepraszam. 15 sekund. To nie starczy mi to niestety, żeby powiedzieć trzecie. Dziękuję za pytanie. To byśmy je od razu zebrali i dali czas na te odpowiedzi. No dobra, to w sumie myślę, że okej. Okay. To w takim razie możemy połączyć to pytanie, bo ja myślę, że wbrew pozorom to trochę są dwa węzły gordyjskie, które się pojawiły, czyli po pierwsze gdzie, a po drugie czy da się budować coś fajnego deweloperami. Tak więc możemy zacząć, ja nie od ciebie. Co do tego gdzie, wydaje mi się, że zagęszczanie z jednej strony jest konieczne i tu pewnie podpadnę różnym zielonym kolegom czy miejskim aktywistom, ale na drugą nóżkę mogę powiedzieć, że chętnie bym też likwidował parkingi w centrum Warszawy, więc wydaje mi się, że jest gdzie to zrobić. Albo jeśli chcemy zachować parkingi, to róbmy parkingi podziemne albo piętrowe. Jakby to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Okej, być może jest kosztowne, ale gwarantuję, że ta ziemia w centrum Warszawy czy w centralnych dzielnicach typu Mokotów, nie wiem, Żoliborz czy Ochota, to jest ziemia, która jest dużo więcej warta niż technologia banalnej windy do podnoszenia aut. Więc myślę, że to jest na pewno kierunek. Poszerzanie linii metra też, to jest na pewno dobry pomysł. Generalnie ja też jestem zwolennikiem i staram się to robić, to znaczy wspierać średniej wielkości miasta w tym, żeby one mogły stać się alternatywą. To znaczy jeden z takich super przykładów jest Chrzanów, który jest godzinę drogi od Katowic i godzinę drogi od Krakowa, w związku z czym jest mega dobrą opcją dla osób, które pracują zdalnie i na przykład raz w tygodniu muszą być w robocie, bo jest jakaś zbiórka zespołowa, a resztę tego czasu mogą dużo taniej mieć mieszkanie w Chrzanowie, większe i jeszcze gdzieś tam
zmieniamy z miastem, żeby na przykład zrobić taki spółdzielczy co-work w centrum miasta, że jak się relokujesz, to jeszcze sobie masz po prostu swoją przestrzeń roboczą. Czy da się pogodzić dużo, tanio i dobry standard? No, odpowiem może trochę kontrowersyjnie, ale mieszkania projektowane w latach 70. miały często dużo lepszy standard, nie zawsze, ale często miały dużo lepszy standard, miały fajnie zaprojektowane osiedla, zaplanowane, było ich dużo i było relatywnie tanio, chociaż niestety w złej walucie. Dobrze, dziękujemy. Teraz Adrian, twoja kolej. Dziękuję za to pytanie. No ale też pod koniec lat 70. Pamiętam taką ankietę, musiałbym ją gdzieś wydobyć. Ponad 50%, czy chyba nawet ponad 60% ankietowanych narzekało na standard mimo wszystko tych mieszkań, które były budowane. Więc wydaje mi się, że z perspektywy ówczesnych to też nie było najlepsze rozwiązanie. Pomijając fakt, że sam system budownictwa PRL się załamał. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, Piotrku, no ja nie będę udawał, że jestem ekspertem w tej dziedzinie, też nie jestem politykiem, więc nie mam niestety odpowiedzi na każde pytanie. Natomiast mogę się podzielić swoimi trzema przemyśleniami. Pierwsze, albo dwoma, bo na tyle starczy mi czasu. Pierwsze to dotyczy faktycznie tego, że istnieje dosyć duża potrzeba zwiększenia komunikacji między większymi a mniejszymi ośrodkami, na przykład kolei dojazdowych i tym podobnych, trochę po to, aby właśnie odblokowywać te grunty. Druga kwestia to kwestia problemu, bo szanowni państwo, dla samorządu terytorialnego łatwo powiedzieć, że będą nowi ludzie, będą wpływy z podatków i tak dalej. Raz, te wpływy z podatków dla samorządu terytorialnego maleją niestety, a dwa, dla samorządu to też jest koszt, bo on często musi doprowadzić kanalizację, to jest koszt oczywiście do edukacji dodatkowy, nowego szkolnictwa, to jest też koszt związany z służbą zdrowia, więc też jak gdyby postawienie nagle w danym samorządzie na przykład osiedla, to też może być przez samorząd postrzegane jako koszt. Co do ośrodków działkowych, nie jestem zdecydowanie ich fanem, zwłaszcza w Warszawie, w kontekście tego, że faktycznie zabierają strategiczne miejsca. I co do odpowiedzi na pytanie, czy można pogodzić te kwestie, moim zdaniem nie można i moim zdaniem należy zwiększać zagęszczenie, bo to może doprowadzić między innymi do spadku cen mieszkań, a to jest dosyć istotna kwestia. Dziękuję. Kolejne pytanie mamy tutaj od kolegi w czwartym rzędzie, bo się zgłaszał już bardzo długo. Tak, takie pytanie, bo troszeczkę ciągnąc wątek z wcześniejszego pytania. Co z jakimiś rozwiązaniami regulacyjnymi, czy też politykami jako takimi, które mogłyby właśnie pozwolić na zmniejszenie popytu na wyjazd chociażby do tej tutaj naszej Warszawy. I jakby nie patrzeć tak, że mogę zwrócić uwagę na to, że ludzie naturalnie są dostosowani do 150 mniej więcej osobowych jednostek, a jest to także wiele problemów związanych z przebodźcowaniem, z depresjami itd. Tak. Można to w ten sposób zmniejszyć, a to też, jak wiadomo, są koszta jedne. Dziękuję. Myślę, że pytanie proste i bardzo ciekawe, czyli co zrobić, żeby tyle osób nie chciało przyjechać do Warszawy, żeby więcej chciało pojechać gdzie indziej albo zostać tam, gdzie się urodziło. Tak więc tutaj od Jana, dobrze, to zacznijmy. No dobra. Tu może ciężko mi jest powiedzieć z perspektywy polityki krajowej. Myślę, że tu rzeczy łatwe do zrobienia to na przykład rozszerzenie subwencji oświatowej, która dziś idzie tylko na szkoły podstawowe w górę, również w dół, czyli na żłobki, na systemy żłobko-przedszkolne, tam gdzie trzeba, więc od tego pierwszego etapu. No i oczywiście odbudowa jakiegoś transportu. Myślę, że po prostu powinniśmy wprowadzić nowy model, którym jest subwencja transportowa, czyli jakaś tam stała kwota i tak jak proponowałem w pewnym programie, choć nie jestem politykiem, ale w pewnym programie, który napisałem, żeby robić mnożniki za gminy, które się połączy, szczególnie takie, które utraciły połączenia lub nie mają innych połączeń, a więc dawać trochę premię samorządowcom za to, że rozwiążą ten problem grupowo, a nie każdy sobie, bo niestety tak jest dziś, że fundusz autobusowy PiS-u tak jest skonstruowany, że autobusy na przykład dojeżdżają do granicy gminy i zawracają, mimo że szkoła jest dosłownie 2 kilometry dalej. Ale to jest poziom krajowy. Rzeczy najciekawsze, które gdzieś tam robię tak biznesowo, spółdzielczo, lokalnie, to jest przede wszystkim stworzenie pewnej wiary lokalnie w to, że w ogóle, że istnieje jeszcze jakiś rozwój gospodarczy w danym ośrodku.
I najczęściej robimy to, no, próbując po pierwsze zachować pewien obieg pieniądza, który wypływa. Bardzo łatwo to zrobić na przykład spółdzielnią energetyczną, gdzie od razu lokalne firmy i gospodarstwa domowe mają przynajmniej w ciepłe dni, jak świeci słońce, no, jak mają wiatraki, no to nie tylko. Od razu mają tańszy prąd i pieniądze za prąd, te rachunki nie wypływają do jakiejś centrali w Warszawie czy w innej miejscowości, gdzie jest jeden z Big 4 ulokowany. To jest 30 sekund, nie? No i też ludziom dać trzeba podmiotowość, to znaczy bardzo często pracujemy z lokalnymi NGO-sami albo właśnie takimi grupami aktywnych ludzi, samorządowcami, przedsiębiorcami też, mówiąc tak, słuchajcie, zróbmy tutaj z tą spółdzielnię, niech miasto nawet wpłaci pierwsze pieniądze, ją rozpocznie, ale stopniowo pozwolimy wszystkim, szczególnie młodym, kupić sobie cegiełkę, w ten sposób kupić głos, każdy będzie miał równy głos, bo to spółdzielnia, i będą mieli wpływ na to, co zrobimy z pustostanem w centrum miasta, to na przykład Dąbrowa Górnicza, gdzie zrobimy nowe centrum tego miasta de facto, czy Sejmy, gdzie zbudujemy halę targową i wiele innych rzeczy. Dzięki, proszę. Ja rozumiem sens, który stoi za pańskim pytaniem, ale myślę, że niewiele można zrobić w tej sprawie. To znaczy, to są naturalne procesy i to też nie chcę rzucać truizmami. Obecne jak na całym świecie, że ludzie ściągają do dużych metropolii, zwłaszcza do stolicy, ale to pan doskonale o tym wie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że jeżeli to druga kwestia dotyczy aspektów demograficznych, które też nie będą sprzyjały rozwojowi regionów w Polsce. Trzecia kwestia z kolei dotycząca tego, co można by zrobić. No to generalnie ja się zgadzam, że jeżeli mamy rozwijać regiony, czyli rozwijać samorządność terytorialną w Polsce, to nie da się robić tego w inny sposób, niż decentralizować strukturę państwową. Ja od razu powiem, że nie jestem fanem powiatów. Nie mam tu na myśli decentralizacji przez tworzenie kolejnych struktur, tylko decentralizacji na poziomie gmin i oddawanie im tak kompetencji, jak i większych chociażby udziałów w dochodach. To też dobrze wpływa na, edukację, to też trochę widać z badań. Natomiast jeżeli chodzi o takie konkretne rozwiązania, to myślę, że to są pewne trendy, których nie powstrzymamy. Bardziej skupiłbym się na tym, jak zagospodarować ludzi, żeby nie mówić kapitał ludzki, bo to mimo wszystko trochę tak brzmi przedmiotowo, ludzi w ośrodkach miejskich, do których przybędą, i wykorzystać ich potencjał. Dziękuję. Myślę, że możemy oba, ale one są takie bardzo jednowątkowe i konkretne, tak więc może spróbujmy minutę 30 sekund i zacznijmy od tematu Ukrainy w takim razie. Adrian, ty nie zaczynałeś. Czy Polska powinna się zaangażować w odbudowanie Ukrainy? Oczywiście, że tak. Czy jesteśmy na dobrej drodze do tego? Niestety nie, jesteśmy spóźnieni. Moim zdaniem. To tu jest też bardzo duża rola, rządu i współpracy z Unią Europejską i z Komisją Europejską. Mam wrażenie, że mimo to, że stworzyliśmy sobie ogromny kapitał ku temu, aby działać w tą stronę, to niedostatecznie go wykorzystujemy, mówiąc krótko. Trzeba też mieć świadomość, że odbudowa Ukrainy to nie będzie hop-siup. Ogromne koszty związane z odminowaniem, które będą po prostu ogromne i będą się ciągnęły nawet, zakładając, że gdyby się zakończyła wojna, to ten proces trwał ponad dekadę. Ogromne koszty, a odminowanie w ogóle utrudnia jakąkolwiek odbudowę de facto. Pytanie, w jaki sposób to rzeczywiście wojna się zakończy. Najgorsze, co mogłoby nastąpić, to takie zawieszenie i pewność, bo to z perspektywy inwestorskiej byłoby bardzo fatalne. Więc najlepiej, żeby oczywiście zakończyło się to upadkiem Mordoru i zwycięstwem Ukrainy, czego jej serdecznie życzę. I drugie pytanie, przepraszam.
to myślę, że możemy dokończyć temat Ukrainy i wrócić do drugiego pytania. Tak więc teraz Jan. Ja teraz drugie? Ukrainę. Okej, no to ja się zgodzę, że chyba jesteśmy rzeczywiście spóźnieni do tego rozdania. Zresztą jest to rozdanie po prostu dość brutalne. Też może przykro jest to mówić, ale no, od naszych kolegów, szczególnie z socjalnego ruchu, czyli takiej trochę partii, trochę związku zawodowego w Ukrainie, no, dobiegają wieści na przykład o tym, że prezydent Zełenski podpisał całkowite zawieszenie kodeksu pracy na czas wojny. A więc jest to też duży pretekst do tego, żeby po prostu likwidować pewne swobody obywatelskie i intensyfikować pracę i trudno powiedzieć, w jaki sposób one zostaną przywrócone. Więc wydaje mi się, że nic dziwnego, że przede wszystkim duży kapitał i kapitał amerykański jest pierwszy w kolejce do czerpania benefitów z tej odbudowy. Dlatego jeśli my mamy jakąś przewagę, gdzie staram się jakby szukać tej dobrej strony, to przede wszystkim dobre relacje, które zbudowaliśmy z ludźmi, którzy tu przyjechali, którzy razem z nami pracują, uczą się, którzy mają dzięki temu więzi. I jeśli ktoś będzie tą Ukrainę odbudowywał i tworzył jej nowe kadry, to będą to pewnie właśnie ci ludzie, którzy przyjadą, wzbogaceni o to doświadczenie i mający wiedzę, perspektywy też różne i inne. I moim zdaniem my powinniśmy bardzo dbać o relacje z tymi ludźmi, tak żeby ich nie stracić, żeby ci ludzie pamiętali to, jaka była gościnność Polaków i Polek i żeby inwestować w nich nawet, kiedy już tam będą, żeby dalej tą więź podtrzymywać i w ten sposób dokonać tego takiej swego rodzaju unii personalnej przez tych uchodźców, którzy do nas przyszli. Jakie było? Dobrze. Teraz pytanie o innowacje, jeśli mogłeś przypomnieć. To powiem najważniejsze. To jest atom i odnawialne źródła energii. Mówię tutaj o energetyce, ponieważ transformacja energetyczna jest może takim dosyć oczywistym wyborem, ale to się dzieje. To się dzieje na poziomie Stanów i tego, co Stany dokonują w tym momencie w zakresie transformacji energetycznej. Niestety, jako Unia Europejska, jesteśmy tutaj trochę zapóźnieni. Od tego nie ma odwrotu. Od tego nie ma odwrotu, więc z całą pewnością atom i inwestycje w atom i z całą pewnością liberalizacja w zakresie odnawialnych źródeł energii, z czym jak widzimy na przykładzie wiatraków niestety jest słabo, a to powinna być rzecz oczywista. I oczywiście też inwestycja w badania w tymże zakresie, ponieważ jeżeli coś pozwoli nam wpłynąć na kryzys klimatyczny, czy też pozwoli nam się uchronić, to właśnie jest, tutaj na pewno się Janek ze mną nie zgodzi, wolny rynek, badania i rozwój nauki. To jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to jest to, na co powinniśmy położyć akcent, bo tylko nowe technologie, a przy tym swoboda działania w tym zakresie i zaangażowanie też państwa kapitałowe, chociażby w atom, pozwoli nam zmniejszyć ten impact. Więc to są te trzy obszary, o których bym powiedział. To ja zaczepiony tym wolnym rynkiem mogę tylko dodać, że zgadzam się, zdecydowanie powinniśmy znosić ograniczenia dla rozwoju OZE. Najbardziej ograniczoną formą, celowo dyskryminowaną jest dzisiaj spółdzielczość energetyczna. Ograniczenie liczby członków 999, ograniczenie autokonsumpcji 70%, ograniczenie charakteru gmina wiejska lub miejsko-wiejska. To jest najbardziej ograniczona forma celowo, bo inaczej oczywiście demokratyczne formy własności wygrałyby od razu z czysto wolnorynkowymi, które stanowią zagrożenie, bo swoją drogą program Mój Prąd doprowadził do tego, że mamy dzisiaj wyłączenia w sieciach, bo ludzie oddają zbyt dużo, a więc potrzebujemy takich form. Ale jeśli chodzi o technologię, ja rzucę coś, co jest mega randomowe, ale wydaje mi się, że ciekawie byłoby o tym też rozmawiać. Znaczy moim zdaniem powinniśmy i tutaj nakłady państwa na badania podstawowe mogłyby być relatywnie niewielkie. Mamy w tym spore szanse, ponieważ można wykorzystywać tego infrastrukturę również znaną na przykład z browarnictwa. I mamy całkiem sporo naukowców, którzy mogliby się tym zajmować, na przykład z GGW. I jest to technologia biofermentacji, to znaczy tego, w jaki sposób przy pomocy mikrobów i procesów fermentacyjnych można przekształcać materiały albo wytwarzać nowe materiały. Sądzę, że jeśli będzie jakaś technologia, która naprawdę nas wszystkich zmiecie z planszy co do
możliwości technicznych, takich, które naprawdę są zaskakujące, to będzie to technologia biofermentacji. Przypomnę, że rozwiązania materiałowe to jest właśnie to, co umożliwiło, nie wiem, chipy komputerowe, telefony, że jedna z najszybciej propagujących się innowacji w historii człowieka to nylonowe rajstopy, które 2 tygodnie po wynalezieniu nylonu były już sprzedawane w 1 milionie egzemplarzy, ponieważ nagle okazało się, że jest materiał o tak niesamowitych właściwościach i biofermentacja to umożliwia. Dziękujemy. Cieszymy się, że jest tak dużo pytań. Myślę, że też szanując wasz czas, możemy przyjąć jeszcze 2, żeby tego nie przeciągać ponad miarę i zdążyć przed 21. To może weźmy jedno maksymalnie z przodu, drugie z tyłu. Tak więc Sebastian, ciebie zauważyłem. To jedno pytanie. No to przechodzę z trochę luźniejszym pytaniem, ponieważ Adrian Muchę zrobił Gwiezdnych Wojen, czego widzowie nie są w stanie zauważyć, a Maja w ogóle nie są w Gwiezdnych Wojen. Zatem chciałem was zapytać, w którym z dzieł popkultury model ekonomiczny najbardziej przypadł wam po prostu? To może Adrian, gdzie ty zostałeś wywołany? W którym? Jeszcze raz pytanie, to proszę. W którym dziele popkultury model ekonomiczny najbardziej przypadł wam po prostu? W którym dziele popkultury, tak? Okej. A mogę odpowiedzieć na to pytanie, w którym mi najbardziej nie przypadło? Okej. No to trzymając się Gwiezdnych Wojen, oczywiście, to zdecydowanie nie przypadł mi do gustu model imperialny. Nie no, szanowni państwo, no spójrzmy na to, jak model imperialny wyglądał. Oczywiście wykorzystanie słabości demokracji, niestety, dojście z takim heglowskim, marksistowskim duchem Palpatina do władzy, otumanienie niestety ludzi, ukrywanie tych swoich prawdziwych intencji, bo on nigdy do końca nie przedstawił, że jest użytkownikiem ciemnej strony mocy, a następnie eksploatacja ludzi, najpierw ich wolności osobistych, a później wolności gospodarczych. To jest to zdecydowanie nie powinno mieć miejsca i to jest to zdecydowanie mi nie odpowiada. I oczywiście też stara strategia dziel i rządź, nastawienie społeczeństwa przeciwko Jedi, zarekwirowanie ich dóbr, wywłaszczenie, a następnie uczynienie powoli tego samego ze wszystkimi istotami w galaktyce. Notabene polecam państwu książkę Mahaya na temat polityki Gwiezdnych Wojen. Bardzo fajnie rozpisana filozofia polityki w kontekście Gwiezdnych Wojen. Polecam. Dziękujemy. Janie, może jakieś utopie? Tak, chciałem powiedzieć Star Trek, ale to jest banalne, bo zresztą tam jest taki jednak militarny charakter tego ich cyfrowego komunizmu gejowskiego, kosmicznego itd. itd. Estetycznie noszą te same uniformy i są jacyś tacy spięci. A tak zupełnie serio chciałbym polecić raczej Kima Stanleya Robinsona i jego trylogię marsjańską. Jest to, myślę, o tyle ciekawe, że były próby adaptacji, chyba nieudane w końcu. I zaczynając od książki Czerwony Mars, jest to ciekawe, bo pokazuje wariant rzeczywistości, w którym rzeczywiście na Marsie funkcjonuje społeczeństwo utopijnie egalitarne, socjalistyczne, przede wszystkim tworzone przez pierwszych kolonizatorów, którzy są oczywiście, wiecie, no, uciekają od Ziemi, która jest w rękach korporacji, która jest zniszczona środowiskowo, jakby nie chcą tego reprodukować. Więc w jakimś sensie jest to trochę taka historia Ameryki, ale inaczej opowiedziana. I ci pierwsi pielgrzymi, naukowcy tworzą sobie takie utopijne społeczeństwo i mimo tego, że ono się utrzymuje, okazuje się, że to, że ludzie są równi i jest socjalizm i wszystko, to nie jest wystarczające. Bo nagle pojawiają się inne problemy, to znaczy na przykład, czy chcemy rzeczywiście zmieniać Marsa? Czy on ma być taki jak Ziemia? A może powinniśmy go zachować i go badać? To są pytania, na które nie da się odpowiedzieć w ramach paradygmatów ideologii typu gospodarowanie zasobami albo czyste relacje międzyludzkie. To jest coś, co wychodzi poza to, do relacji ludzi, a środowisko, czy środowisko, które zastajemy, może być zmieniane, nie może. I nagle się okazuje, że tak naprawdę, i tak sądzę, że będzie, jak rozwiążemy na tej planecie problemy gospodarowania i przejdziemy do lepszej gospodarki, to pojawi nam się cała masa innych problemów i dalej tu będą debatować, jak je rozwiązać. Dobrze. Dziękujemy. I ostatnie pytanie. Tutaj był kolega w fioletowej koszuli, dużo w piątej rzędzie, bo wcześniej widziałem, że się zgłaszasz. O, to tak, dziękuję. Ja się to przedłużam, a ja
Dziękujemy, to też będą kończące wypowiedzi, tak więc po 2 minuty. Adrian, do ciebie pytanie padło jako pierwsze. A może, chyba, że proszę. Jeżeli Jan jest gotowy, to dobrze. Tak, zdecydowanie powinniśmy prowadzić aktywną politykę antyinflacyjną. Jest to trudne, bo troszeczkę próbujemy znaleźć taką politykę, która ma bardziej, że tak to ujmę, heterodoksyjne narzędzia niż po prostu jedno narzędzie tej stopy procentowej. Więc to, co mówię, może być skomplikowane albo może troszeczkę, nie wiem, nie być proste do wdrożenia, wymaga pewnego skilla. Natomiast na pewno szukałbym źródeł inflacji, skoro szukamy ich w szoku podażowym i później w tym, jak pewne uczestnicy tej gry inflacyjnej stają się są na tyle silni, że mogą innym narzucać ciągłe wygrywanie w tej grze, prawda? Czyli jest to więc spór, kto w końcu przyjmie ten koszt inflacji i już nie będzie podwyższał, bo już nie ma do tego sposobności, no to ci, którzy są najsilniejsi, zawsze przerzucą swoje nowe koszty i zawsze swoją marżę obronią. A więc rentierzy, stąd sądzę, że powinniśmy być może albo ustalić jakieś maksymalne podwyżki czynszów, albo po prostu zamrozić czynsze na jakiś czas i uznać, że poczekajmy po prostu z podwyżkami. I być może to ten kanał wygasi. Sądzę, że powinniśmy prowadzić bardzo aktywną politykę ochrony konkurencji konsumenta w zakresie dostawców telekomunikacji. Ostatnio zmieniłem mieszkanie, znów wypchnięty przez rosnące ceny najmu. Okazuje się, że nie mogę swobodnie zmienić sobie dostawcy internetu. Są klauzule abuzywne zawierane przez firmy telekomowe. Okazuje się, że oczywiście firmy, na przykład duże korporacje handlowe, myślę tu o sieciach wielkopowierzchniowych, no, narzucają swoje ceny rolnikom dosyć agresywnie. Jeśli oni ich nie przyjmują, no to umowy są zawierane na miesiąc, dwa, maks 3 miesiące do przodu. Często faktury są niepłacone na czas, żeby mieć dodatkowe narzędzie jakby wymuszania tej ceny. Więc jest bardzo dużo takich kanałów, gdzie sądzę, że gdybyśmy się przyjrzeli temu, no to na pewno by to zadziałało. Podobnie jeśli chodzi o ceny energii, podobnie jeśli chodzi o ceny nawozów, które wpływają na ceny żywności. Tutaj bardzo często niestety jest to udział nie tylko monopolii, no, korporacyjnych, prywatnych, ale również spółek Skarbu Państwa. Dziękuję za wypowiedź Adriana na temat propozycji racjonalnego państwa. Dziękuję, to jest takie pytanie bardzo makro i faktycznie ma pan rację, ja podawałem przykłady, 4 minuty nie da się więcej. To podam też 2 przykłady. Takiego nieracjonalnego zachowania właśnie i takiego kolejnego przykładu racjonalnego zachowania. Tego nieracjonalnego zachowania to jest to chociażby zaangażowanie państwa w media publiczne. No, kompletnie nie rozumiem, czemu kilka miliardów złotych ma być wydawane na media publiczne, zwłaszcza takie media publiczne. Więc absolutnie powinno zostać to wycofane. Kolejna kwestia, te środki państwo powinno wycofać się z tego obszaru. Kolejna kwestia to kwestia chociażby dotycząca demonopolizacji gospodarki. Ten Orlen zakupujący gazety to stał się trochę takim symbolem. Można powiedzieć, no okej, to są gazety, to jest Orlen, nie ma to dalekiego idącego wpływu na gospodarkę. No ale on ma, bo to nie jest tylko kwestia Orlenu zakupującego gazety. To jest już pewien symbol daleko idącej monopolizacji gospodarki przez państwo w obszarach, których absolutnie nie powinno go być. Więc spółki, po pierwsze należałoby oczywiście dokonać w ogóle też przeglądu charakteru spółek Skarbu Państwa, jaki mamy, bo to, że należy być zaangażowanym strategicznie, no to chociażby jak energetyka, to dla mnie nie ulega wątpliwości, ale w wielu różnych obszarach ten przegląd powinien zostać dokonany i myślę, że tu mamy ogromne pole do oszczędności. A z kolei polem, które jest bardzo ważne, to jest chociażby sądownictwo. Jeżeli popatrzymy, wydłużyły się na przykład procesy gospodarcze z 2014 roku do 2019 się wydłużyły i to znacznie w pierwszych instancjach sądowej, okręgowej i rejonowej. Po pandemii to w ogóle już jest skok.
Mamy niedofinansowane sądownictwo, niestety, jeżeli chcemy mieć sprawne sądy, to nie tylko jego procedury, ale także pewne dofinansowanie powinno znaleźć tutaj miejsce. I kwestia związana z odformalizowaniem procedur, ostatnie zmiany chociażby w kodeksie postępowania cywilnego, który mówi o tym, jak łatwo panu dochodzić pańskich pieniędzy od kogoś, idą w stronę niestety formalizacji, utrudnienia na przykład doręczenia pozwu pozwanemu. Absolutnie nie powinniśmy iść w tą stronę, większa ochrona wierzycieli i na to jest bardzo wiele pomysłów, na które właśnie zabrakło mi czasu, żeby się nimi podzielić. Dziękuję. Dziękujemy. Tak oto dobrnęliśmy do końca. Dziękuję za wytrwałość. Zdaję sobie sprawę, że pozostały jeszcze pytania, ale też otwarte pytania tworzą popyt może kiedyś na jakąś dogrywkę, kontynuację następne tego typu wydarzenia. Ja chciałem podziękować. Dla mnie to był bardzo miły powrót. Też proszę jeszcze raz o brawa dla dyskutantów.